jak wiadomo, młodzież mamy zdolną. Problem tkwi tylko w tym, że czasami nie ma jej kto wypromować. Ale tak nie do końca, bo startuje pierwsza edycja konkursu Widoki 2011, która jest skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W naszym studiu Cezary Biernat i Jakub Kucharczyk, studenci dziennikarstwa UW. Witamy. Witamy. Wiemy, że to pierwsza edycja konkursu. Wiemy też, że mogą w niej brać udział wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Ale na czym tak właściwie polega ten projekt? Projekt będzie składał się z czterech konkurencji reportażowych. To będzie reportaż społeczny, o tematyce społecznej, o tematyce kulturalnej, o tematyce sportowej, bądź fotoreportaż abstrakcyjny. Bierzecie udział w tym projekcie? My jesteśmy tak organizujemy, więc automatycznie jesteśmy wyłączeni z udziału. A tak, taką główną ideą tego wszystkiego jest właśnie to, co powiedziałeś. Chcemy dać szansę studentom. Chcemy zrobić coś od studentów dla studentów. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście zdolni młodzi ludzie mogli pominąć to, co jest jakby coś zwykłą praktyką podczas kariery w mediach, tak? Taką pańszczyznę, te 5 lat otagowywania tekstów internetowych albo robienia czegoś, co ich zupełnie nie interesuje, tak? Żeby ci ludzie, którzy rzeczywiście są najzdolniejsi, wiadomo, że oczywiście w pierwszej edycji przypuszczamy, że ten odzew nie będzie jakiś może fenomenalny, tak? Ale chcielibyśmy tak naprawdę, żeby ta pierwsza edycja była takim początkiem cyklicznego konkursu, tak? Czyli żeby... Oczywiście wiadomo, że tutaj podczas tej pierwszej edycji popełnimy błędy, które potem chcielibyśmy eliminować, ale chcielibyśmy rzeczywiście dawać szansę, żeby ci ludzie mogli, że naprawdę zdolni ludzie mogli pomijać ten początek, tak? Tą pańszczyznę, która czasami zabija ich kreatywność, która potrafi ich zniechęcić, która potrafi ich wyeliminować. Zawsze istnieje takie myślenie, że to niemożliwe, że może mi się udać, że akurat moja praca może zwyciężyć. Macie jakieś takie pomysły na zachęcenie? Tak, to jest prawda. W dziennikarstwie jest tak, że liczy się talent, liczy się też szczęście i w zasadzie na swoim przykładzie na przykład mogę powiedzieć, że tego szczęścia trochę miałem i dzięki temu teraz możemy zaangażować bardzo ciekawe osoby do jury, w którym... Myślę, że właśnie to jest największy atut, że w tym konkursie osoby, które się zgłoszą, mogą liczyć na to, że ich prace zostaną ocenione rzeczywiście rzetelnie, bo w składach jury znajdują się osoby od nas z Instytutu Dziennikarstwa, czyli specjaliści w swoich dziedzinach, a przy tym oraz osoby z mediów, które z kolei oceniają to z bardziej takiego, można powiedzieć, popularnej strony, tak? Te reportaże, czy one też mogłyby się pojawić rzeczywiście w ich macierzystych stacjach i może Czarek powie... Dla zachęcenia możemy ujawnić skład jury sportowego. Dla przykładu tak, sportowe jury. W jury sportowym uniwersytet będzie reprezentowała pani dr Katarzyna Kochaniak, pan redaktor Przemysław Babiarz i pan Tomasz Smokowski. Znany dobrze z kanału. Także nazwiska są nietuzinkowe. I chcielibyśmy utrzymać też tą średnią w innych jury. Na razie jeszcze nie możemy ujawnić wszystkich nazwisk, bo jesteśmy na etapie negocjacji. Natomiast chcielibyśmy, żeby osoby, które startują w tym konkursie, które zostaną ocenione, miały to poczucie, że nie oceniliśmy ich na podstawie, nie ocenili ich dyletanci, tak? Że to rzeczywiście, jeżeli praca została dobrze oceniona, to rzeczywiście miała wartość i vice versa, jeżeli komuś się nie spodobała, to nie spodobała się ze względu na z jakichś obiektywnych przyczyn. Dobrze, że tacy rozgadani jesteście. Widać, że jesteście z Wydziału Dziennikarstwa. Bardzo studiuje dobrze. Się. Studiuje się. A jeszcze ciekawiło mnie, czy forma reportażu jest dowolna, czy to może być w formie reportażu radiowego, czy też telewizyjnego? Tak, wszystko jest w regulaminie konkursu. Może być forma audiowizualna, co wiadomo jest cięższe do stworzenia przez przeciętnego studenta, ale oczywiście takie reportaże też będziemy przyjmować. Forma audio zwłaszcza również. Zwłaszcza, że one są jakby coraz... Kiedyś rzeczywiście tak było, że pisemnie jest dużo łatwiejsze, natomiast rzeczywiście stają się z postępem technicznym stają się coraz łatwiejsze, bo jest audiowizualna, tak, pisemna tak. I oczywiście fotograficzna. Jesteśmy tolerancyjni. I one wszystkie, to jest zawarte już na stronie, one wszystkie mają oczywiście jakieś tam swoje ograniczenia. Tu dla przykładu pisemny jest 4 kartki A4, tam jest też podana czcionka na stronie. Generalnie to wszystkie już nie chcemy się wdawać w szczegóły tutaj, natomiast to wszystko jest opisane. Natomiast forma jest rzeczywiście, zostawiamy pole dla kreatywności naszych uczestników. Zgłaszajcie się, myślę, że warto. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Who's gonna burn on the Y2K?
W dalszym ciągu w naszym studiu Cezary Biernat i Jakub Kucharczyk, studenci dziennikarstwa UW, bo rozmawiamy, kto dopiero włączył radio, o pierwszej edycji konkursu Widoki 2011. Tak sobie rozmawiamy bardzo miło i przyjemnie, ale nie powiedzieliśmy o nagrodach. Jakie są przewidziane dla uczestników? Nagrody. Z nagrodami jest tak, że ponieważ ta pierwsza edycja, no udało nam się przede wszystkim zapewnić finansowanie ze strony uniwersytetu. To jest nasz główny sponsor. Tak, to jest nasz główny sponsor w tej chwili. Chcielibyśmy oczywiście to w przyszłych latach rozwijać, natomiast w tym roku w ramach nagród przewidujemy na razie iPody dla zwycięzców. Co najmniej iPody. Pewne, że będą iPody za pierwsze miejsca, tak, w każdej kategorii. Także. Więc uważamy, że to jest dosyć atrakcyjna nagroda już. Natomiast staramy się, żeby zwiększyć to, jeżeli się nie uda w tym roku, postaramy się w następnych latach to zwiększyć, no, żeby na przykład dla zwycięzców były laptopy. Chcielibyśmy powiedzieć jeszcze o ewentualnych stażach redakcyjnych. To jest też jeszcze nie jest dopięte na 100%, natomiast jest już w bardzo zaawansowanej fazie. Rozmawiamy, też nie chcemy jeszcze nic obiecywać. Tak, nie chcemy od razu obiecywać, natomiast możemy obiecać na pewno te iPody, które też przecież na ulicach nie leżą, także... Czy obiecujecie iPody? Tak, obiecujemy dla zwycięzców na iPody. No i liczymy na te atrakcyjne staże, które mamy nadzieję wynikną podczas tej współpracy pośredniej. Zwłaszcza, między jury a uczestnikami. Dokładnie, bo jeżeli, tak jak Czarek powiedział, nawet jeżeli nie uda nam się zagwarantować tego jakoś tam regulaminowo, to jednak obecność tych przedstawicieli mediów, no, gwarantuje to, że te prace nie pójdą w próżnię, tak? Czyli że będzie jakiś, no, muszą zostać zauważone, żeby wygrać. Więc myślę, że jest szansa, że nawet jeżeli my tego nie zapewnimy, to i tak to jakaś tam praca potem się znajdzie. Zwieńczeniem całego projektu, pierwszej edycji Widoków 2011 będzie bal, na którym prawdopodobnie, tak czytałem, mają się pojawić znane osobistości medialne. To jest koniec Czarka. Tak, te osobistości się pojawią i one wręczą nagrody. Wręczą nagrody. Tak, tak. Dlatego to będzie świetna okazja dla uczestników konkursu, żeby poznać te osoby i nie będziemy zapraszać tylko zwycięzców, ale wstęp na bal będzie, tam będzie mała opłata dla osób, które będą chciały przyjść i uczestniczyć. Natomiast bal rzeczywiście będzie pełną gębą, nie będzie to tylko jakaś tam gala i nudne wręczenie nagród, natomiast rzeczywiście chcielibyśmy zrobić to z rozmachem. Tak, zobaczymy, na ile nam liczymy pozwoli, na spektakularną formę. Ale apelujemy, jeżeli pan Kulczyk nas słucha, to mógłby zasponsorować tą szlachetną inicjatywę. Tak, panowie mogliby gadać, rozmawiać tak bardzo, bardzo długo. Tak jak wspominałem, są studentami dziennikarstwa UW, ale tak na koniec, bo czas nas goni. Do kiedy zainteresowani mogą składać te wszystkie prace? Do 30 kwietnia czekamy na pracę. Już w weekend pojawiamy się na Facebooku, na naszej stronie samorządu dziennikarstwa UW. Także zapraszamy wszystkich. No i liczymy. Pojawią się oczywiście plakaty informacyjne i rzeczywiście na tych stronach będzie więcej informacji, natomiast do 30 kwietnia na każdy wydział dotrą plakaty, także z promocją dotrzemy wszędzie. Okej, okay. Tak, bądźcie czujni, Widoki 2011, czyli bitwa, można powiedzieć, o najlepszy reportaż wykonany przez studentów UW. Dzięki, Cezary Biernat i Jakub Kucharczyk byli z nami, a za chwilę już kolejni goście. Dzięki.